Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i nie wiem, czemu tak dziwnie gadam, ale tak, ogólnie mówiąc, oto i kolejny epizod gry Kroniki Myrtany Archolos, znajdziecie się jako mod do Gothica 2 i w ogóle, no, stara gadka, wiecie już wszyscy dokładnie o co chodzi. Tak czy inaczej, kolejny odcinek, kolejny epizod, jak to tak zwał, po prostu bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się zachciało w to grać. I jako, że mam ostatnio trochę takie, nie wiem jak to określić, ale powiedzmy bardzo takie nijakie dni, to tym bardziej z przyjemnością wykorzystuję ten czas nagranie właśnie w, no, w to wszystko. A w tego gotuka, czy coś. I przy okazji muszę, dajcie mi chwilę, muszę kota powstrzymać przed rozdrapaniem na strzępy bardzo, okej, poszedł sobie, bardzo ważne rzeczy, tak. Jak zwykle mam wszystko, czego potrzebujesz. Niestety nie mam. Mam szczerze, wyjadłem trochę kartoszczura, smażonego kartoszczura, surowego wilka. Ale to za mało. Niestety. Kim jesteś? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Ha! Jaki wspaniały. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. No, trochę masz rację. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, co sprzedaję. Pajda z mięsem. Mięsny bigosu. Zdrowe mięsa. Mógł mnie niby kupić, potem sprzedać mu z powrotem, ale nie ma co. Przepiszesz krzyż ze ścierwionej dyni, pajda z mięsem, zapiekanka farmerska, mięso migosa. Okej. Okay. Dobra, czyli nic tutaj takiego szczególnego nie ma, a szkoda. Zobaczmy co dalej. Okej. Okay. Farmer. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. Jeszcze obiad trzeba przygotować. Aha. Ciekawa rzecz, ale dobra. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz. A i mi bardzo to pomoże. Aha, czyli znowu mam zmiatać. Mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Chętnie ci pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę. Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko okay. Nie zapomnij o sypialni. Jasne, jasne. I tak, pierwsze, że tutaj... Coś gra muzykę z... Druga mietła? To mnie oddaliśmy... nie oddaliśmy temu alchimikowi? Czy komu tam trzeba było jego mietły? Spokojnie, nie będę tego ruszał. O, czy jeszcze gdzieś jest jakiś brud? Może tutaj coś? Ciekawe, można tylko kliknąć i już jest. Nie trzeba animacji odgrywać. Dziwna rzecz, ale dobra. Teraz tutaj. Nie widzę niczego, co mógłbym sobie przywłaszczyć, więc w sumie dobrze. A, tutaj musiałem to włączyć. Ciekawe. Dobra. Dobra, wszystko już chyba ogarnięte, więc oddajemy mietłę. I załatwione. Ej, ty. O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Ale bardziej przyda się cudnie, no. Weźmiemy zupę. Może to być jakaś specjalna zupa. A jak zwykła zupa, to trudno. Przepadły monety, ale może będzie jak spa.
jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni. Zupa ze starego chleba. Ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Dobra. Zupa ze starego chleba nie wydaje się być czymś wyjątkowym, ale... Wow. Szklanka mięsa, warzyw i ziela. Zasmakuje każdemu. Łaknie ci po posiłku. Okej. Okay. Zapiszę sobie tylko, bo zrobiliśmy questa. A gra może wykroczyć za każdym razem. I tak, kiedy już się tym zajęliśmy, to zjedzmy tą zupę. Bo i tak jestem ranny, jak to wie, może nawet coś doda więcej. A nie, to nie była... A, to nie była tamta. Zupa ze starego chleba. Okej, okay. Czyli była to... zwykła zupa chyba. Okej. Okay. Okej. Okay. To zjedliśmy dwie zupy niepotrzebnie. Przecież kiedy mogłem tylko jedną? Ale dobra, zostawmy to już tak jak jest. Laga. Lubię lagi. Przydają się do różnych rzeczy. Głównie do szaszłyków i tych jest trzeba, ale no, nadal. Dobra, w takim wypadku jak stoimy ze złotem 37. Nijak inaczej mówiąc. Asfalt. W rękach niemałą... Piękny głos tu robisz, Oswaldzie! Ja, tak na poważnie, to świetnie. Dobra. Kim jesteś? Od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepi nim jak starym krytoszczurem. A... O moim Willu rzecz jasna. Will to mój młyn. Aha. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No. A teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Okej. Okay. W młynie jak w młynie. Ciekawe. Ciekawe określenie. Pietruszka, nie ruszamy, bo na nas krzyczeli już wcześniej. O, tutaj widzę tu pielca. Właśnie, parana jeszcze musimy jakiegoś chyba szukać. Tak czy inaczej, coś między łopatkami. Kamyk. Okej. Okay. To... A, kolejny kamyk. O, proszę, nawet zaczął się ruszać. Jak fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra. Czy coś z tym kamykiem w ogóle można zrobić? Czy to jest takie... że jest sobie tyle, czy nawet tego nie mam w ekwipunku. Chyba nawet tego w ekwipunku nie ma. Dobra. Jeśli była taka interakcja tylko po to, żeby się tego pozbyć, to okej. Okay. A jeśli tego nie umiem znaleźć, bo jestem ślepy, to też okej. Okay. Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Wow! Czyli świetnie, to jest całkowicie sporo. Opowiedz mi o tym. Pracuję w nim odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech ino czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? A Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu...
czasu, gdy Ramzi ustanowił monopol na mielenie zboża, a flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Gubernator, co z glią kupiecką? Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramzej odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy, wtedy będzie jeszcze gorzej. Okej, a kupcy? A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie. Ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Okej. Ciekawe informacje się dowiedzieliśmy, ale... No ale za smutkiem stwierdzam, że niewiele nam to dało z perspektywy zarobków, questów i czegokolwiek innego. Mógłbyś mi pomóc? A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Świetnie! Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Bardzo cicho, ale zupa rybna z ziołami. Ryba, marchew, rzeczny mirt. Okej. Okay. Rozumiem. Okej, ryba, ten pan zostałem, ale dwa warzywa i rzeczy mirt. Posiłek. Okej. Jedna. Nie wiem, czy mam to zjeść, czy mam mu dać, więc jak... Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Nie ma sprawy. Ale w ogóle ciekawe, że takie rzeczy się trafiają nawet z nienazwanymi NPC-ami. Przyjemne. Przyjemne, muszę przyznać. Ej! Kolego, dokąd idziesz? Nie idź w las! Tu cię zabiją! Kolego! Okej. Okay. On jest stracony. I właśnie, powiesz to wszystkiego. Czy możemy tego użyć? Z zakładu magicznego kręgu, okej. Okay. Czy musimy chyba naprawdę być parę milimetrów od tego kręgu. Dobra. To pójdziemy to zobaczyć, bo nie ukrywam. Fajnie by było wiedzieć, jak to działa. Może no się udało! Widzę dzika, nie chcę dzika. Tylko którędy się szło tam? Ja nie pamiętam. Tak się nauczyłeś, może też pochodnie, bo ciemność zaczyna się robić. Ale muzyka jest spokojna, więc chyba jakimś zamunikłem wszelkich bestii, które mógłby chcieć mnie zamordować. Przewrócone drzewo. Kolejna malina. To odrasta? Nawet nie mam pojęcia. Ale możliwe, że tak. Dobra, teraz tutaj? Chyba? Nie, wydaje mi się, że to dobrze. Nie widać za bardzo bestii. Jak bestii nie widać, to... Prawdopodobnie idziemy w prawdziwym kierunku. A, jest to taka pseudo ścieżka wdeptana. Więc, yep, chyba jesteśmy tam, gdzie trzeba. Już poznaję miejscówkę mniej więcej, więc jest dobrze. Jak mówię o tych kręgach, to no nie ukrywam. Warto byłoby po prostu zobaczyć, czy przy tym tamtym dziwnym znaku był w stanie coś zdziałać. Tak samo jak fajnie byłoby zobaczyć, czy tam za tym miejscu, w którym... Nie wiem, po co on tu leży, ale okej. No ale właśnie, czy w tym miejscu, w którym był ścierwojad ostatnio, czy tam za tym miejscem coś może leży. Najprościej w świecie nie pamiętam. A możliwe, że może być coś nie tak. Te złowrogie odgłosy.
Wybierz lokację? Wybierz od pielców? A, teleportowałem się stąd dotąd. Super. Sarkofag okradł? Na tym jakby w czytaniu, czy nie? Bo już nie pamiętam. Tak. A pan tak sam już coś wykraszowało i nie wiedziałem, co z tym zrobić, więc tak, okradłem ten. A nie zobaczymy, wykraszował przed okradnięciem sarkofagów, a może po? Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że wykraszowało ogólnie, ale... No. Najwidoczniej wszystko jest w porządku. Przy ognisku siadać nie możemy. Więc nie. Zobaczymy, co tam będzie za tym ścierwojadem. No, teraz nie jest tak ciemno, jak było ostatnio. No i mógłbym niby też tak na przyszłość zwiększyć jasność trochę. Wiem o tym. Ale powiedzmy, że wtedy gra będzie bardzo brzydko wyglądać. Słyszę ścierwojada i widzę ścierwojada. Okej, ten ścierwiad to młody jest. Teoretycznie powinienem dać radę. Tylko pytanie, czy ze ścierwiadów czegoś nie można było zdobywać, bo jeśli tak, to... to popełniam błąd. Chociaż wiem, że jest mięso ścierwiadów, ale coś poza to... Nie, chyba nic ponad to nie ma. Czym? Nie mam toporu drwala, ty mógł coś zrobić, więc okej. Warto wiedzieć. Z jakiegoś tu pielca innego jakby. Dziwna sytuacja, tak czy inaczej. Chyba możemy tu iść wzdłuż rzeki. Nie, nie możemy. Czy to mnie goni? Na szczęście nie, dobra. Dobra, no to sprawdziłem, co tutaj było. Był tu jeszcze jeden ścierwojad. I cóż, w takim wypadku spotkamy się chyba znowu w wiosce. Tak mi się wydaje, w sumie. W sumie to nic innego chyba nie mam do roboty tutaj. Jak właśnie pójść do wioski i ewentualnie tam poszukać jeszcze jakiegoś dodatkowego zlecenia. No, ile jakiekolwiek da się zdobyć. Okej. No więc jesteśmy i przy okazji znalazłem tutaj kogoś takiego. Nie wiem, czy z nim gadaliśmy. Nie widziałeś może barana? Tutejszy pasterz jednego zgubił. Spadaj! A. Okej, się można ludzi pytać. Warto wiedzieć. Ale ciekawa rzecz. Kawa nawet bardzo. Tu siedzi gra. Nie wiem, czy można z nim pogadać, coś o tym? Nie. Nawet jak klikam przycisk interakcji, to nic. O. Właśnie tutaj? Czy tutaj byliśmy? Do pasieki, do miasta. Okej, jest tutaj więcej rzeczy niż myślałem. Jest jakieś strony, w których jeszcze nas nie było. W twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? Bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Coś mi się obiło o uszy. Gdyby tak było, wiedziałbyś, czym grozi zapuszczanie się w ten gąszcz. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi. Chyba że jacyś szaleńcy. Opowiedz mi o tej bestii. Nikt nie wie, jak wygląda. Bo nikt nie przeżył z nią spotkania. Jakiś tydzień temu wartownik o imieniu Hendrik poszedł za potrzebą na skraj lasu. Dopiero wczoraj myśliwi znaleźli jego ciało. Ledwo go rozpoznali. Ślady kłów były ogromne. Okej. Nikt z miastowych nie zainteresował się tą sprawą? Ostatnie podtopienia znacznie utrudniły kontakt z miastem. Dlatego póki co musimy radzić sobie sami. Poza tym, nie liczyłbym na straż miejską. Im to tylko wyzysk wieśniaków w głowie. Już prędzej tropiciele gildii mogliby coś zdziałać, ale ich usługi sporo kosztują. Znając życie, zanim jedni albo drudzy kiwną palcem, bestia znów zaatakuje. Jestem tego pewien. Okej. Jesteś wartownikiem? Swoją drogą, możemy, żeby tam się zrobić cięcie, bo kot trochę zasłania ekran. Robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Okej.
skoczył na łóżko. Potrafisz posługiwać się tą kuszą? A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym ustrzelę zagrożenie z daleka. Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu mam sobie za darmo hodować konkurencję w Silbach? Jasne, dobra. Czyli tu bym nauczyciela kusznictwa. A tam jest kolejna brama, którą chyba też nie przechodziliśmy. Więc warto zobaczyć, co tam będzie. Bełty. Lubię bełty, są fajne. To jest najważniejsze, są darmowe. Mamy Feliksa i kogoś jeszcze tam, z tego hey, dziwnego. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Szkoda, że nie można wygadać, ale dobra, wschodnia brama. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? Ale miło. Drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wyjął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Wow. Topór drzewa, ale za darmo. Czy my coś zbugowaliśmy, mamy dzięki temu darmowy topór, czy jak? Ha, ciekawa sprawa. Polne bestie, okej. Okay. Tam dalej widzę chyba jakieś obozowisko. Dobra, zapisujemy i spróbujemy lecieć do obozowiska. Nie wiem, czy nie będę żałował, ale... Jeśli chodzi o to drewno, zbierzemy je, ale później. Bo no, nie ma co ukrywać, najpierw to ja muszę mieć większe umiejętności. Nie chcę marnować. Oj, nie chcę, po prostu. Moich tych, jak to się nazywa? Pozyskiwanych drewien. Okej, polna bestia mi zostawiła. Polna jagoda. Muszę podnieść. Muszę podnieść, nie bym sam, gdybym nie ruszył. I... to... pozunki nosa. I szczury. Cholera, szczury. O! I jeszcze... jeszcze polne bestie, proszę! Zostawcie mnie! Okej, polne bestie jak zwykle słabe. Ale nie musi się wszystko na mnie rzucać. Nie znajdę. Niestety. A tutaj mamy skóra szczura. Okej. Okay. Ale jeśli można coś więcej wyciągnąć, to niestety. Przepadnie. No nie mogę też, wiecie, tak łazić i uciekać od każdego przeciwnika. W ogóle, wydaje mi się, że słyszę jakąś piosenkę. Okej, okay, to mamy. Płaskiej nosa? Z czym jest płaskiej nosa? Ines spogląda na naszącego łaskawym okiem i chroni go przed nieznanym złem. Poprawiam. Mam pierścionek. Się? Coś pomodlić. Wiecie co, ja znam tą piosenkę. Nie wiem skąd, ale ja ją znam. Poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Ja ją znam, ale nie pamiętam skąd, do cholery. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Wow. Kim jesteś? Na imię Mitery. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu.
Okej. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Trzymaj. Okej. Czyli najłatwiej to nie ma. Okej. Ale no, przynajmniej mogę być na tyle miły, że mu też dam. Zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Teraz jakieś groźne odgłosy słyszę. Nie wiem co to, ale brzmi groźnie. Natomiast porusza się wolniej niż... To ten, ja jeszcze raz sobie pogadam z Terym, a tam nie idziemy. Błotniaki, czymkolwiek są. Są mordercami bez serca. Nie, ten mod naprawdę nie przestaje zachwycać. Okej, już pogadałem, to jeszcze teraz tylko spytaj im, co słychać, bo w sumie tego nie ruszałem. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Okej. Dobra, tak mówisz. Tam gdzieś przed chwilą widziałem ścierwiady. Więc tak. Do winnicy, do wioski, to wiadomo, do miasta. Okej, a tutaj jest coś, nie wiadomo co. Ale kurczę, świetna ta piosenka. Naprawdę, ja ją skądś znam. Ja skądś ją znam. Jeśli ktokolwiek z was jest w stanie napisać, skąd to jest, albo coś, cokolwiek, gdzie można było to usłyszeć. Znowu te ziele. Szczury. Ciekawe, czy z takich małych szczurków będzie skóra? Pewnie nie. A jeśli będzie, to wow. Wow! Mogłem ich nie ubijać wcześniej. Ale to jest dobrze. Przynajmniej wiem, że skóry szczurów nazbieram. Koniec zbatyciela. Słyszę coś, co może być kretoszczurem? Albo może być czymś innym? Okej, lodowa strzała, światło, miło, miło. Szczaw królewski i ognisty korzeń, okej. Jeśli zostaniemy alchemikiem, zresztą jeśli byłem, no, nie wiadomo, możemy nie być alchemikami. Czymś z tego, co wiem o tym, co tutaj było mówione, wiecie, o gotowaniu, że można ugotować w sumie. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Zamiast ten. Zamiast przybić na alchemię. Ja się otworzyć z tej strony? To jak się tam dostać? Cie... Mam jeden pomysł, ale no... Ciężko będzie. Dobra. No to... Skacz, Marvin. Mamy dziurę w dachu? Nie mamy. Okej. Jakkolwiek dałoby się tam niby dostać. Co? Przez okno? Nie, nie ma interakcji ukrytej z tym oknem. A. To oznacza, że chyba będę musiał użyć pradawnej magii gotukowej, znanej jako przepakowanie się przez drzwi. Nie wiem, czy to działa. Okej. Może jakimś cudem. A nie, dobra, tego nie da się otworzyć. Po prostu, okej, okay, nie, z drugiej strony. Zapisałem, więc wiecie co? Ciekawość. Muszę to zobaczyć. Tak, to ja. Okej! Okay. Myślę, że ciekawy dialog, to po drugie, jest tutaj mnóstwo różnych rzeczy. Ale nikogo tu nie ma. Ciekawe miejsce. Okej. Okay. Wyłączone. Czytujemy. I żeby nie było, nie będę czytował ani nic, tylko chciałbym po prostu zobaczyć, co to jest. Często może jakieś puste miejsce zostawione, nie wiadomo po co. Ale jest. Jest coś. Ja nie będę marudził. Niech sobie będzie. No i idziemy zwiedzać wszechświat. Gorzej tylko, że no, mam niewiele pieniędzy. Chociaż bym chciał tam też zostać przy okazji, no, posłuchać jak śpiewa Tery. Ścierwojad? Ścierwojad, nie denerwuj się.
Po cichu, na spokojnie. Dobra. Dobra. Chrząszcz. Lepiej, wiecie, być ostrożnym i ubijać wszystkie chrząszcze. Nikt nie wiadomo, co będzie potrzebne. Okej. Okay. Nie ma. Niczego tu nie znajdę. Inny typowy tekst z Beziego. Dobra, to jest krytoszczur. Chyba, że to znowu ta bestia jakaś taka, wiecie. Ale okej, okay, krytoszczur też są dosyć mocne. Ale prawo-lewo wystarcza, żeby się ich pozbywać, więc może nie zginę. O, kolejny poziom, jak miło. Kolejny? Okej, okay. Krytoszczury tak są groźne. Ale w takim wypadku, ja już nie wiem, co mam zrobić ze sobą, tak szczerze mówiąc. Gdzie ja mogę zdobyć pieniądze na naukę trofeów? Podejrzewam, że pewnie powinienem bić i robić questy i się nie przejmować tym wszystkim. Ale no, ja jako... Ja, najłatwiej to tak określić. O, no ja nie chcę. Dobra, więc tak czy inaczej, chyba wracamy do wioski? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, bo eksploruję tą mapę. A bardzo możliwe, że nie powinienem nawet się ruszyć z wioski, albo już powinienem dawno być nie wiadomo gdzie. Więc no, jeśli ktokolwiek z was naprawdę wie, co powinienem robić, to ja tak naprawdę. I gdzie mogę dostać pieniądze na to, żeby się naprawdę tutaj, no, przygotować do różnorakich tych tutaj challenge, wyzwań, zadań i tak dalej, no to ten, no. Możecie dać znać oczywiście. A ja póki co... No, po prostu muszę pomyśleć, co mogę ze sobą zrobić. Niebieski bez, jak miło. Bo... Będę z wami totalnie szczery, ja naprawdę nie mam pojęcia. Co można tutaj zrobić tak teraz bez, no, mordowania wszystkich wokół bestii, żeby zarobić, gdzie za tym idzie móc ewentualnie... no... Jak to się nazywa? Kurczę, brakuje mi słów, no... No, nauczyć się spokojnie myślistwa i innych takich rzeczy. Okej, okay, dobra. Tak też w wypadku chyba, skoro wróciliśmy do wioski, powinienem zapisać to wszystko. Nie powiem w sumie tą drogę wyciąć, ale pewnie tego nie zrobię, znać, żeby są zbyt leniwe. I no, ja już nie mam pojęcia tak naprawdę, co dalej. No, poza tym, że mogę iść z tym Riordrianem, czegoś tak. O, proszę. Coś tutaj stukam młotkiem. Rolf. Okej. Okay. Ej, ty. Okej, czyli Rolf asystuje, ale mimo wszystko nie jest tym. A tutaj... Jakby to nawet głównym strażnikiem są. Co ja? Jestem zajęty. Jestem zajęty, zostawmy w spokoju. Okej, okay, takie typowe teksty. Tutaj coś jest, albo ktoś, albo cokolwiek. Chyba... Mamy wino. Okay. Mamy wino. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co jest? Nic nie jest. Właśnie tylko po tej chałupie poszukamy kogoś, z kim mogę pogadać. To... Nic nie jest, kobieto! Już ci mówiłem. Ochroniasz? Jestem zajęty. Jestem zajęty, zostawmy w spokoju, okej, okay, tutaj mamy... Hej, na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Lecą, chill. Mam wszystko, czego potrzebujesz, sprzedaj dania. Nie mam na żadnego dania przy sobie, ale... Jesteś kucharką? Powiedz mi, jak na to wpadłeś? Pomyślmy. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku te oto patelnie? Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Och no. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami. Gotowanie to prawdziwa... Czy wy to widzicie? ...cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? Nie wierzę. O nie. Nie. Tylko nie to!
Aha. A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso? Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Sprawa życia lub śmierci. Okej. Okay. Czy mamy zdanie przyjść mięso z dzika? Kłócisz się trochę z moim interesem, nie ubić ja niczego. Ale dobra, niech i tak będzie. Spróbujemy pokonać jednego dzika. To jeszcze jedno z tych nikczemnych... Jezu! Na zawał bym zszedł! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Jezu! Tak nakrzyczeli, że na zawał bym zszedł. Tak się znaczy fajnie, dostaliście darmowe skóry wilków. Nie wilcze mięso. Ale to już jest taki śmiekspy. Chyba, że to jest takie losowe zdarzenie, że to tak ma być, to chociaż... Losowe zdarzenie w Guciku. Mało prawdopodobne. Ale tak czy inaczej, zapis 34, gadamy z Riordianem. I zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Mhm. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć. Na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Oczywiście. Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Okej. Okay. Czyli pewnie to jest taki typowy quest, w zasadzie idź do arei, tak, chciałem powiedzieć arei. Areny, obszaru, strefy, które jest zdecydowanie ponad twój poziom, więc daję ci NPC, który będzie cię asystował. W ogóle farciarz. Farciarz z niego, że jest magiem. No dobra, no widzisz już, ale patrząc, że nie ma broni, to podejrzewam, że jest spora szansa, co, że już umie w magię. Albo ma zwoje. Ale prawdopodobnie i jedno, i drugie. O! Okej. Okay. 30 za wilka. Nie wiem, czy tyle... za młodego się tyle dostaje. Więc NPC nie kradną. Okej. Okay. Dużo tego pewnie poumiera po drodze, ale... Jak już mówiłem, pogodziłem się z tym faktem. O, kolejny poziom. Jak miło. A to chyba to był ten, co za szczury wcześniej dostałem, tylko... Zrezygnowałem z niego, więc... Niczego tu nie znajdę. Wow. Dziękuję ci, Riordianie. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. O, coś robi. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Oczywiście. Telekineza. Lepsze co istnieje. Dobra, tak ma się zapis 35. I chciałbym sprawdzić jeden trik z telekinezą. Zadziała pewien trik, który był zawarty już w pierwszym gotuku. O, wschodni piołek. Pewnie nie. Jeśli mam być szczery. Jeszcze jeden Młody dzik.
Wiecie co, wczytam w takim wypadku. Chcę spróbować tego dzika ubić zanim będzie, no. Zanim będzie za późno. I stać ekspy. Jest to młody dzik, to może dam radę. Nie, okej, czyli on zawsze będzie szarżał do niego już. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwił. Pomódlmy się do Adanosa w takim wypadku. Adanosowi oddaje się punkty nauki. Nie wiem, co się dostaje za to, ale jest tylko... Wow. Jest to droga. Droga sprawa. Dobra. Teraz skoro ten dzik tak zrobił swoje, co ten? Patrzmy, czy da się wykorzystać trik. Nie. Niestety. Czyli telekinez będzie mógł używać w inny sposób, niż to by było w gotuku 1. Niczego tu nie znajdę. Będę jej używał, żeby wyszukiwać przedmiotów. Ale niekoniecznie, żeby je podnosić. I jako, że to jest na nagraniu i w ogóle... A nawet ja coś na maksa. Nie wiem, czy to coś zmieni u was, ale daję to po prostu, bo to, jak mam szukać znajdźków, to... Macie ciężko by było, żebym mógł mieć ciągnąć na pochodnie. Teraz kiedy znowu? A, teraz kiedy mam telekinezę taką? O, wschodni fiołek, jak miło. Ja. Więcej jest tu wschodnich fiołków. Ciekawa sprawa. Też wilki, ale zaraz się będę przejmował wilkami na razie. I jak mówię... Chciałbym spróbować pokonać młodego dzika samemu. Okej. Okay. Wow, chyba trafiłem atakiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, przestrafiłem atakiem, mam myśli, że taki przysłowiowy krytyk mi się trafił. Nie pamiętam, jak to działa powiedzmy na zasadach dzika drugiego, ale tak, delikatnie mówiąc, po prostu trafiłem w te ileś tam procent, które mamy na broni, żeby zadać pełne obrażenia. Hej, ty! Mąż wszystkie rośliny? Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Ciekawe, czy by ci się dało. Porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Mhm. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów. Takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. O, rozgląda się za czymś? Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia. Ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Okej, warto wiedzieć. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Okej! O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną.
Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Okej. To zapiszmy jeszcze raz na 36, bo w sumie nic się nie zmieniło. I chciałem zobaczyć, co się stanie, jak oddamy tu... Nie mogę złożyć punktów nauki. Okej. Dobra, kiedy indziej to spróbujemy. Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. Okej. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało. Zobaczmy też, o co chodzi z tymi magami. Będzie ich więcej. Magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie. Jak to się ładnie określa. Okej. To dzięki, Riordan. I powiem wam tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Mamy już 45 minut. Nie, 46. Dobra, tak czy inaczej, po prostu na tym kończymy. I cóż, następny będzie pewnie nagrany przez mnie za chwilę. No i tam już będziemy w mieście działać. W wiosce, nie w mieście. Ale wiecie, o co chodzi. Ogólnie po prostu tutaj załatwimy, co trzeba. O, walnę jego, da. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. A póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.